my! Na pewno tutaj mieliśmy swoje sytuacje. Ten mecz tak się układał, że równie dobrze my mogliśmy strzelić tą bramkę pierwszą. Niestety straciliśmy bramkę po takim błędzie, dosyć w sumie głupio i szkoda. Trener mi powiedział podziękował, ja też mu podziękowałem za występ, także no ja daję z siebie tam tyle, ile mogę, ile jestem w stanie na dzień dzisiejszy dać i no i co, no i cieszę się, że gram, tak. No, trzy mecze jeszcze nam zostały, tak, tutaj jeden u siebie, dwa na wyjeździe, no teraz mamy ten tydzień dłuższy, żeby się przygotować do tego meczu z Lechem, także no, no mam nadzieję, że te dwa mecze, te ostatnie z Wisłą i teraz ten nas trochę napędzą i zaczniemy może jeszcze jakiś mecz tutaj by się przydało wygrać. Myślę, że braku komunikacji między tam mną a Dawidem Kudą, bo ja też na boisku nic nie słyszałem, żeby on krzyczał też, także chciałem tą piłkę wybić jak najdalej, no niestety już końcówką buta gdzieś tam dziubnąłem tą piłkę, no i trafiła pod nogi Orlando, także szkoda tego, bo wydaje mi się, że mecz był wyrównany i gdzieś tam ten mecz w takiej części się toczył, w części boiska się toczył, że tych sytuacji za dużo nie było. Także tych dwóch punktów na pewno szkoda. Moje niezrozumienie chyba z matrasem, krzyknąłem moja, matras pojechał na ślizgu. No, szkoda tej bramki, myślałem, że mecz zakończy się wynikiem 0-0 albo coś, jeszcze strzelimy jakąś bramkę, bo Legia naprawdę nie grała jakiegoś rewelacyjnego meczu, byliśmy zespołem na pewno, który prowadził czasami grę, no i myślałem, że te spotkanie wygramy, nie udało się wygrać, no ale taki jest sport, no trudno, życzę powodzenia Legii i tyle. No szkoda, nie wiadomo jakby było, no teraz można gdybać, no mądry Polak po szkodzie, jak to się mówi, no ale trudno, no przegraliśmy spotkanie, ale na pewno się nie poddajemy, mamy teraz ciężki mecz chyba w niedzielę w Poznaniu i będziemy na pewno walczyć i myślę, że zagramy o trzy punkty na pewno.